Człowiek chce wystartować o czasie i nawet nie może. God damn it. Jeszcze tylko chwilkę zaczekam, żeby potencjalnie ktoś przyszedł. I ruszymy. Bo bodaj ostatnio tutaj skończyliśmy. Przypomnij sobie jeszcze, co dokładnie robiliśmy i w ogóle będzie git. Ostatnio chyba trudniej był. Ostatnio trudniej był, tak. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Nie, nie chcę nadpisywać, Jezu. Ja nawet nie wiem, co, jaki zapis mam tutaj zrobiony. Nie będę nadpisywał swoich zapisów potencjalnie. Najgorzej by było. Odwróciliśmy swoją siłę w starciu z żołnierzami Sejzant, ale Maxwell nad nami zwyciężył i został triumfatorem całego turnieju. Ja to nasz występ w całym turnieju zaskoczył i sprawił zdumienie w ludzi, którzy oglądali. I na szczęście dzięki temu wciąż podtrzymujemy nasz tytuł, powiedzmy, jakiegoś tam silnego rodu. Pomimo tego, że nastąpiła zmiana przywództwa. W ten sposób kończy się też sam turniej i zabawy. Delegaci z większości krajów będą powoli wracać się do siebie. My teoretycznie będziemy pewnie bardziej w stronę tej kopalni teraz operować. Cześć, Sebastianie. Fajnie to wygląda, jakby ten most po prostu kompletnie się kończył w pewnym momencie i tam wychodził tak, że można sobie po prostu z niego spaść. Jakby wiem, z czego to wynika, ale jednocześnie śmiesznie to wygląda w tej chwili, z takiej perspektywy. Naszym obowiązkiem jest odprowadzić gości. Generalnie wynika to z tego, że ta mapa, na której jesteśmy obecnie, nie jest raczej stworzona po to, żeby była widziana z tamtej perspektywy, poza właśnie jakimiś takimi kascenkowymi ujęciami, więc nie jest to nic specjalnego, powiedzmy. Jasne, jak znajdę chwilę, to wpadnę tam do tych twoich kopalni. Zeństwo jest prostowe. Na szczęście się z nami żegna. Zgadzam się z nimi w całej rozciągłości, obyśmy się nigdy więcej nie spotkali. Patrzcie, jak chłop się wynosi, że to niby nie dla niego rozrywka, ale oglądać oglądam, nikt mu nie kazał. Poza tym, że oczywiście o, jest delegatem i wypadałoby. Jak można od pierwszej godziny gry kompletnie nienawidzić dwóch konkretnych osób? To jest magia. Przynajmniej ja w lorach zdaję sobie sprawę, że to skurwysyny matki natury. Aczkolwiek wiadomo, że z perspektywy generał zupełnie inaczej patrzy na rzeczy typu trudnieje, nie trudnieje, więc jest to zrozumiałe, jakby nie patrzeć. Miejscowie Sajzan też już ruszają w drogę. Cześć, droga. A czy ciebie też się to nie tyczy, Sosli? Nie, on jest tylko miejscem soli. Wydawało mi się, że też był jako jeden z tych większych wojowników, chociaż z drugiej strony z takim kartoflanym łbem, to się trochę nie dziwię. Znaczy co? Nie, śmieję się bardziej z tego, że on wygląda jak taki typowo złoczyńczy łeb.
Nie, pastor. Rzadko kojarzę postacie, które wyglądają podobnie do Sosleya i są dobrymi postaciami. Jako tak, to bardziej o to chodzi. Co to jest skurwysynem matki natury? Ta dwójka rodzeństwa ze wzrostów o srebrnych włosach, którzy stoją tam z tyłu, którzy dosłownie jedyne co by robili to: o, Frederika, ty mała głupia kurwo, weź wypierdalaj nam z oczu. O, przepraszam, nie chcę tego mówić na głos. O, ho, 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 ho. I w ogóle. Aj, kamerys. Osoroi no yo desu na. No to wygląda. Minasama gata no fune ni wa Greenbrook no meisan hin o tsumeru dake tsumasete itadakimashita. Regna o kara no sasayaka na yūkou to kansha no akashi de gozaimasu. Nie, bo zawsze jak sobie myślę o takim trójstronnym sojuszu, albo ogólnie o sojuszu obejmującym cały kontynent, to gdzieś tam w głowie siedzi, że to... Jak to mawiał klasyk, to w końcu jebnie. Niech ktoś go stąd. Spójrzcie, jest taki ładny most. Ale jakby tak przypadkiem kogoś potrącić, żeby spadł z mostu. Ale by fajnie było. Przynajmniej chcę się zachować i postępuję zgodnie ze wszelkimi rodzajami wytycznymi. Chłopcy wygląda złoczyńczo. Jeżeli masz na myśli Sosleya, to Sosle-y na koniec. Bo zakładam, że o nim mówiliśmy. Dostaliśmy wiadomość od króla Regny. Kryt lecił nam, żeśmy wyruszyli razem z naszymi gośćmi w drogę powrotną. I mamy służyć jako nasz posłaniec. Tylko istnieje jeden zasadniczy problem. Serenoa jest jeden, a kraje są dwa. Skoczy, Esfrosto to Haisando. Do czego nie mukaeba yoino desu ka? No właśnie, pytanie, do którego kraju powinniśmy się udać jako tako. Jest absolutnie w 100% nasz. Tam, gdzie my nie pójdziemy, pojedzie, popłynie Lord Falks, czyli kolejny z tych wielkich trzech rodów, które reprezentują Glamdruk. Może dlatego, że mamy dwójkę gości, że tak to ujmę. W sensie dwie grupy gości. A to inna sprawa. A dziękuję, dziękuję, tylko wciąż gdzieś tam w głowie tak siedzi, że szkoda, że nie była gameplayowo przedstawiona walka z Maxwellem. Tylko po prostu dostaliśmy fade-out i po chwili, a Boże, ale on nam spuścił solidny wpierdol. W pewnym sensie wybór, który podejmiemy, też ma być takim swego rodzaju sprawdzianem tego, co dla nas jest ważne. Jaką decyzję podejmiemy jako rzeczywiście już lord, władca naszego domu, a nie tylko na zasadzie, gdzie chcemy. No właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem. Biorąc pod uwagę, że nasze relacje są w porządku, to obie decyzje nie zostaną przyjęte jakoś źle, tylko bardziej będzie to na zasadzie: ciekawi mnie, dlaczego ci akurat, a nie ci drudzy. Sangoku no kankei ga dou henka suru ka wa wakarimasen.
その国を選んだことはウォルホート家の行く末に少なからず影響を及ぼす可能性があります。Jest to też jeden z pierwszych takich momentów, gdzie nasz wybór, powiedzmy, będzie tak bezpośrednio wpływał na gameplay bezpośredni? Bezpośrednio, dobrze. Klasyka w moim wydaniu. Ale tak jak mówię, będzie to pierwszy wybór, gdzie będzie to miało bezpośrednie przełożenie na samą rozgrywkę. Przysięgam, pewnego dnia powinien sobie zajść jakiegoś takiego streama, na którym kompletnie nie używam angielskich słów. Ja dostałem parę nowych rzeczy w obozie, skorzystam z okazji, zobaczę co tam dokładnie będzie. Nie, żarty żartami, ale tak żeby kompletnie omijać angielskie wyrażenia, słowa, wyrazy, to w Bepozomie jest naprawdę ciężko, przez to, że jakoś bardzo często coś się po prostu gdzieś tam wplotło już na przykład, tak? Że się bardzo często czegoś używa i ciężko jest to tak podświadomie nawet zablokować. To jest w stylu emblematu ognia. Nie wiem, czy weekend się liczy. Koniec tygodnia. Odpowiadając na pierwsze pytanie, bliżej jest temu Final Fantasy Tactics, ale bardziej jest to jakiś właśnie Fire Emblem, aniżeli powiedzmy jakiś Final Fantasy, tak? W sklepie prowadzonym przez staruszka możemy kupować rzeczy za kudosy oraz awansować członków naszej drużyny na wyższe poziomy klas. Kudosy, tak jak widzieliście zapewne ostatnio, zdobywamy głównie za to, jak walczymy. Czyli za to, czy rzeczywiście taktycznie rozgrywamy walki, czy nie. Biorąc pod uwagę, że gramy na hardzie, to ciężko jest nie zdobywać, jeżeli chcemy przeżyć. Z ważnych rzeczy, które mamy do kupienia, są przede wszystkim Quietusy, które po pierwsze nie zużywają naszej tury, nie zużywają punktów technicznych, tam w cokolwiek typie znaczy, tylko punkty Quietus. Mamy ich jakąś pulę na całą walkę i każdego można użyć tylko raz na walkę. Skąd się wziął kudos? Powiem szczerze, nie wiem. Musiałbym kiedyś nad jakimiś takimi typowymi zwrotami przysiąść. Bo to jest akurat jedna z tych rzeczy, które wiem, że są, ale jednocześnie nie kojarzę. Medale natomiast pozwalają nam awansować daną jednostkę na nową klasę. Jest ich zazwyczaj dużo mniej niż byśmy chcieli, więc generalnie przy pierwszym przejściu miałem tak, że większość moich jednostek pozostała nieawansowana, bo zwyczajnie nie miałem na to możliwości. Ważna rzecz, którą pewnie widać już na pierwszy rzut oka. Nie możemy kupić w tej chwili niczego, co nie jest fabularnymi rzeczami, typu jakieś tam notki, nie notki, informacje, nie informacje. Ale z tych rzeczy, które tutaj są, dwa Quietusy są moim zdaniem bardzo ważne, czyli Intandem, który przesuwa turę bezpośrednio za tą, którą używano. Oraz Istor, który leczy zarówno HP-ki, jak i statusy. Jeżeli ktoś ma mniejsze statystyki, to też jest przywraca do normy. Te dwa są chyba najczęściej przeze mnie używanymi, z tych, które są obecnie dostępne. No i oczywiście Quietus Point Plus, który zwiększa jeszcze Quietus Pointów, które możemy mieć jednocześnie jako tako. To też będzie ważne. Czy możemy kogoś awansować? Nie. Bo awanse będą dopiero od poziomu 10, jeżeli dobrze pamiętam. Każda jednostka ma swoją własną klasę, to warto też odnotować, że w zdecydowanej większości te klasy będą od siebie się różnić, tak? Nie ma czegoś takiego jak na przykład właśnie w Fire Emblemie, o którym wcześniej była mowa, że kilka jednostek awansuje na tę samą klasę, tylko każda jednostka tutaj ma swoją własną, osobną klasę. To są właśnie takie dwie szkoły, jeżeli chodzi o te japońskie RPG, że albo się daje taką w miarę swobodę, kto na co może awansować, albo że ktoś ma przypisaną tak sztywno do siebie klasę. I tutaj właśnie to jest to drugie. Przy czym to też jeszcze da się rozdzielić, bo kojarzę, że niektóre Fire Emblemy miały tak, że na przykład dana jednostka mogła awansować na coś, ale jednocześnie tego czegoś można było mieć parę, tak?
Czyli nie, można było mieć trzech swordmasterów, ale jeżeli się miało miecznika, to on mógł awansować tylko na miecznika, tak? Tutaj natomiast jest to jeszcze sztywniejsze, bo każdy ma swoją własną jedyną i tylko w jej obrębie można awansować. Przynajmniej jeżeli chodzi o klasy. Ja szczerze mówiąc, to zależy. Na pewno nie pomaga to, jeżeli chodzi o jakąś taką żywotność gry, to ile razy można do niej podchodzić i tak dalej. Bo wiadomo, że zawsze będziemy mieli, powiedzmy, te same jednostki. Tylko wiadomo, tutaj akurat kwestia jest tego, że pula jest na tyle duża, że nie stanowi to aż tak dużego problemu. Że bardziej wybieramy między jednostkami, a nie między klasami jednostek. Xenoblade 3. Muszę ograć Xenoblade. Jak ogram kiedyś, to się wypowiem. Bo w tej chwili ciężko mi jest jakąś powiedzieć tak naprawdę. Po awansie jednostka dostaje zwiększone statystyki, zwiększa się ilość punktów ETP, które ma, może mieć nowe umiejętności. Przy okazji będzie też miała nieco inny wygląd, ale to akurat najmniejszy szczegół. No i do awansu potrzeba jest po pierwsze osiągnąć poziom, a po drugie mieć odpowiedni medal. Każda jednostka będzie miała napisane, czego potrzebuje do awansu. Tutaj na przykład mamy, że Serena potrzebuje medalu odwagi po 10 poziomu, mamy trzeci, więc jeszcze przez ładnych parę misji się przejmować nie będziemy musieli. Dobra, czyli tym na razie przez jakieś najbliższe, podejrzewam, 3-4 streamy pewnie nie będziemy się musieli przejmować. W tej poście chciałbym kupić Quietusowe rzeczy, ale chwilowo mnie nie stać. Mogę zobaczyć, czy kupiec ma coś nowego. Wydaje mi się, że nie. Co najwyżej materiały. Każda jednostka awansuje tyle samo razy. Trochę tak, trochę nie. Bo część jednostek awansujemy raz dlatego, że dostajemy je na drugim stopniu z trzech. Część w ogóle nie awansuje, bo dostajemy je na trzecim stopniu z trzech. Ale generalnie każda jednostka ma takie jakby trzy swoje osobne poziomy, przy czym mówię, czasami się zdarza, że są już preawansowane, czy jak tam się ładnie to nazywało. Dobra, i nowa rzecz, którą jeszcze mi te odblokowano, to tawerna. No przy czym zazwyczaj, jeżeli jakaś zaczyna od drugiej, to zwyczajnie nie zobaczymy tego pierwszego w grze, tak, więc potem w generalnie akurat się... W pewnym sensie można powiedzieć, że nie mają trzech, ale tak jakby efektywnie zaczynała po prostu na wyższym, tak? Tawerna to bardzo specyficzne podejście do tego, jak grindować się rzeczy. Ponieważ grindowanie tutaj są w potyczki mentalne. Na zasadzie, że stanowią one takie taktyczne przemyślenia, w trakcie których coś tam grindujemy. I z jakiegoś przedziwnego powodu, pomimo tego, że są to tylko mentalne potyczki, to możemy na nie grindować zarówno kasę, kudosy, materiały, poziom i tak dalej. Nie przejmujcie się logiką, logika w grach wideo nie istnieje. Zawsze staram się przed pójściem dalej z fabułą porobić wszystkie mentalne mock battle. Zwłaszcza na hardzie. Na normalu pewnie przeszło bez, ale one zazwyczaj, powiedzmy, wyrównują poziom do tego, na którym powinno się być w danym momencie. Normalnie mamy jakieś tam limity jednostek, które możemy wystawić. Tutaj bodajże limity będzie 6, więc musimy się decydować, z których jednostek chcemy korzystać. Tutaj na przykład mamy jednostek 6 maksymalnie, czyli dwie w tej chwili siedzą na ławie. Z tego co mamy, powiem szczerze, Zolanda jakoś... Z przyczyn tych czołowych Zolanda za często korzystać nie lubiłem. Benedek jest dobrym supportem, ale jednocześnie to też nie. Na pewno chcę używać Hewlett, bo ona jest świetną jednostką i zresztą jedynym łucznikiem na chwilę obecną, którego mamy. Więc pozwolę sobie wycofać Benedykta. Teoretycznie ważną rzeczą jest to, że nie musimy korzystać z Syno i w ogóle, tak? To nie jest tak, że on jest wymuszony, przynajmniej w tych mentalnych potyczkach. Więc teoretycznie z niego korzystać nie musimy. Jak jednostka padnie, to jest permadef. Nie, i gra jest ewidentnie wokół tego balansowana, że nie jest. Przynajmniej takie jest moje zdanie.
O, dobra, spróbuję na razie tak pobiegać, tylko wycofam moje magiczne jednostki do tyłu. Przestawię Serenoę tutaj. Ciebie przestawię tu. No i dobra, spróbujmy. Celem jest zabić wszystkich, przegramy, jeżeli wszyscy u nas padną. Gierka kopie dupko jak skurwesen. Na haldzie zdecydowanie. Pierwszą połowę gry zawsze miałem tak, że przechodziłem każdy chapter po dwa razy. A w drugiej połowie gry musiałem obniżyć na normala, bo nie dawałem rady przez cyferki. Raczej chwilę. Dobra, podejdźmy kawałek do przodu. Ale staram się trzymać się w tych bezpiecznych miejscach, żeby nie obrywać za darmo. To trochę niefortunne. Znaczy teoretycznie... Właśnie oni mają dość duży zasięg, a ja nie aż tak. Mógłbym na pewno zajść to w ten sposób. Czyli na razie taktyki Fire Emblem. Bardziej powiedziałbym, że jest to w stronę Final Fantasy Tic Tacsów. Przez... Ogólnie przez sam system. Mniej jest to właśnie takie Fire Emblemowe. Wierzę, że mogę tak zrobić. Jeżeli nie wejdzie blind, to zostanę udupiony. Ale blind szedł, więc nie powinno być na... Ustawię się bokiem, bo bokiem nie dostaję kar efektywnie. Jak już mówiłem, Bajch jest bardzo dobrą rzeczą. No i dobra, dzięki temu możemy teraz w miarę bezpiecznie do niego podejść, ciachnąć go. Jilla niech podejdzie tutaj. Granie wydaje mi się, że na chwilę obecną przynajmniej tak wygląda, że będziemy się bardziej tej mojej lewej flanki trzymać. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praniu. Fryderyka ma 3 punkty, tylko wszystko u niej kosztuje 2 na początek. To jest strasznie niefortunne, bo nie ma w tej chwili... Nie ma w tej chwili miejsca, żeby efektywnie użyć jej dwójki. A używanie jej tylko po to, żeby użyć, też jest trochę bez sensu, moim zdaniem. Więc zrobię tak, że... Podejdę w miejsce, gdzie będzie miała zasięg tylko jedna jednostka. I na razie spasuję. Zaczekam po prostu na moment, w którym użycie magii będzie efektywniejsze niż jest na chwilę obecną. Dobra, jak wygląda moja obecna sytuacja? Czy ty masz poison tylko? Ogólnie, Triangle Strategy moim zdaniem ma bardzo dobrą muzykę i szczerze polecam. Chcę wierzyć... nie mogę w ten sposób zrobić, bo Hewlett nie może skalać wręcz. To ma sens. Nie podoba mi się, ale ma to sens. To zróbmy to inaczej. Rzucę to cizną. I zaryzykuję zrobienie tak, że podejdę go tyłu i zaatakuję. Tak jestem, że trzeci chapter zależnie od ścieżki gdzieś 20. Więc powiedziałbym, że dość wcześnie. Dobra, tylko teraz pytanie. Bo co mogę teraz zrobić? Mogę potencjalnie zaatakować tę dwójkę, albo zaatakować tego jednego z poisonem z obu stron. I wydaje mi się, że ta druga opcja będzie lepsza. I teraz jeszcze Anna mu przywali. Spada to całe 4, ale zawsze to coś. Teraz łucznik mnie trochę strzeli. Na szczęście tylko w Frederikę. Tylko. Rzucanie ataków lodowych na Polakę mogą być zamarzone z powodu ich zamarzenia. Jednostki na nich są mniej mobilne i mniej celne. Tak w dużym skrócie. Jeżeli chcemy je zastąpić, to możemy użyć na to ataku ognistego. I wtedy zostanie po takim polu kałuża. Dobra, potrzebuję teraz pilnie. Bardzo pilnie. Kolejności. Okej, okay, czyli jeżeli dobrze rozumiem, teraz... ile ty masz zasięgu? Ty masz momentu 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli on...
On może podejść do tej. To niefortunne. On może podejść do Federiki. To jest bardzo niefortunne, generalnie. Nie wiem, czego po prostu nie oślepić w tej chwili. Chyba, że 10 go chyba nie zabije. A nie mogę też go zajść w żaden sposób, żeby... Chociaż nie, Gila będzie jeszcze miała przed nim turę. To Gila uleczy Federica wtedy i wszystko będzie git. To też podejść i strzel w niego w ten sposób. Bo jednostki zasięgowe mają ten ciekawy myk, że mogą z dystansu blokować te ataki z obu stron. Właśnie w ten sposób. Nie będziesz mnie... Boję się. Biorąc pod uwagę, co się działo tuż przed Simen, to nieironicznie się boję. Dobra, podejść tutaj, żeby potencjalnie zablokować odrobinę drogę. Aż sobie mogłem przed tą... Mogłem stanąć przed Federiką chyba, byłoby lepiej. Stań przodem. Poison by zadał 6, więc w sumie lepiej, że nic nie zrobiłem. Au, trochę boli. Chyba Gila mi umrze, teraz jak o tym myślę. Zdanie, czy będzie mi się opłaca tak, czy będzie mi się tak opłaca? Mam odpowiedź, że będzie mi się tak opłaca, szczerze mówiąc. Bo obydwie dzięki temu... ten wojownik, który ciężko pancerzony. Czy to cizno mogę rzucać się jako skill? Anna ma dosłownie, że to cizno. Jest to skill, który ona ma jako szpieg. Okej, czyli stwierdził, że nie chce zatkować Gili, co jest mi bardzo na rękę. No ale generalnie jest to umiejętność stricte tych... stricte szpiegowska. Zadam mu... Jak go jestem w stanie zabić w tej turze? Jeżeli trafię. Dlatego uważam, że Anna jest jedną z najsilniejszych jednostek w całej tej grze. Właśnie ta możliwość atakowania po dwa razy jest tak niedorzecznie silna. Następnym będzie Serenoa, przez co... Wydaje mi się, że mogę po prostu sobie odejść i spróbować go oślepić. Powinno go oślepić. Obróć się. Obróciło mi się i tam gdzie chciałem. Podejść tutaj, żeby zgarnąć to. Znaczy... Nie, no i tak muszę zgarnąć lód, więc... czy istnieje tu flankowanie? Jeżeli jesteś przy przeciwniku i jesteś gojemnie, to sobie combo zejść możesz. No właśnie, jest coś takiego, że jeżeli zaatakujesz przeciwnika od tyłu... Z dwóch stron tak jakby, od tyłu i od przodu, obojętnie czy z jednej czy z drugiej strony, to wtedy osoba z drugiej strony też atakuje, ale tylko ta powiedzmy właśnie z drugiej strony, a nie wszystkie, które są wokół, tak? Czyli teraz na przykład jeżeli bym chciał oflankować jego, to mógłbym stąd i stąd. Ale na przykład gdyby tutaj stała jednostka, to ona już nie zaatakuje. Żeby stąd zaatakowała, to musiałaby jednostka jeszcze stać poza mapą efektywnie teraz za nim, w tę stronę. Mam wrażenie, że kursorem byłoby to dużo łatwiej pokazać.
Ale dobra, trochę przed głupotę AI, ale chyba wejdzie na to, że uda mi się bez SAT to zagrać. Bo jestem ja, że powiem, że AI mogło mi... Au, on jest zaszczepiony, by the way. Że AI mogło mi zabić Federica Bojila. Radolan dostał poziom, dostał rush. Rush to bardzo zabawna umiejętność. Jeżeli dobrze pamiętam, pozwala ona... Pozwala ona przeszarżować przez przeciwników i zadać w ten sposób obrażenia wszystkim po drodze i skończyć za tym przeciwnikiem dodatku. Dobra, Federica, przydaj się. Levelować można podczas misji, podbija to statystyki, ale nie leczy, tak? To trzeba mieć na uwadze. Idź wyleczyć to. Hewlett. A, dobra, i Anna niech skończy całą zabawę. Podkut. Nigdy nie grałem w równie łatwo jak Triangle Strategy. Cześć, Dzik. Dostaliśmy 10 kudosów i 100 monetek. Będę miał przy okazji możliwość wydania kudosów od razu. I planuję to zrobić. A w pierwszej kolejności kupię sobie Intandem. Lokalant się przydaje znacznie częściej niż można by pomyśleć. Jak na pierwszy rzut oka. Dobra, czym była ta druga misja? Pincer, tak. Mniej więcej podobne do tego, co mieliśmy na początku, że jesteśmy po prostu otoczeni od samego początku. Tylko tutaj wydaje mi się, że bez wsparcia Rolanda z drugiej strony. Tego typu misje są o tyle straszne, że zależnie od kolejności tur zdarzało mi się, że 3-4 moje jednostki, niezależnie od tego, jak je ustawiłem, umierały zanim mogły się ruszyć. Ja nawet nie żartuję. Dobra, czy mam te same jednostki co ostatnio? Tak, biorąc pod uwagę, że mamy 6 dostępnych, to chyba na tym zostaniemy. Chciałbym wiedzieć, że są dobrze ustawione, ale jednocześnie głowy nie dam. No ja sam mówiąc, mam czasem wrażenie, że Triangle Strategy dość mocno promuje taktyki takie bardziej, powiedzmy, defensywne. Na zasadzie, że lepiej jest po prostu czekać, aż wróg do nas podejdzie. Aniżeli samemu się do nich jakoś specjalnie zbliżać. Dobra, obecnie jesteśmy w bardzo nieciekawej sytuacji, ale raczej da się to obejść, zwłaszcza, że stojąc tak jak teraz, nasze jednostki mogą być atakowane przez maksymalnie jedną jednostkę wroga, nie licząc... Ty jesteś healerem czy ofensywnym magiem? Jesteś healerem, to nic nie szkodzi. Z drugiej strony mam łucznika, co jest trochę niekomfortowe. Tak naprawdę najlepiej byłoby w tej chwili chyba poczekać na... Znaczy inaczej, są dwie szkoły, jak to rozgrywać. Jedna jest taka, że rzucić się na jedną flankę, rozwalić jedną flankę, a potem spróbować zająć się drugą. A druga jest taka, że zaczekać na środku, aż minie przynajmniej ta pierwsza tura i oni podejdą i wtedy rzucić na którąś flankę. Jaki zasięg ma ten łącznik? Niestety obrzydliwie duży, a co? Gani to coś na czerwono, to zasięg, który może objąć w najbliższej turze. Przy czym te zasięgi są podawane oczywiście wyłącznie z tym, że on się ruszy o parę pół, tak? Zasięg łuków też trochę zależy od różnicy wysokości, bo domyślnie to jest 2 do 4. Czyli tam też był łucznik? A rzeczywiście, to jest łucznik. To może rzeczywiście lepiej się najpierw na tych rzucić. Bo tam, gdzie jest healer, to
Tam, gdzie jest healer, zawsze będzie ten problem, że on będzie ich leczył, zanim zdążymy ich dorobić. Więc może rzeczywiście lepiej będzie najpierw pędzić na tę stronę i spróbować ich trochę poubijać. Ja tylko jeszcze się upewnię co do kolejności tur. To powinno być domyślnie włączone, Jezu Chryste. Jeżeli Anna teraz pójdzie, to dostanie od łucznika. Potem będzie Roland i Hewlett, potem jeden z nich. To powinienem na tej flance móc w miarę sporo zdziałać. Zwłaszcza, że nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, gdzie przeciwnicy nas naprawdę jakoś bardzo mocno bolą. Podkreślam bardzo. Czy przed przeciwnikiem można sobie przejść, czy oni jakoś się blokują lub ka... Au. Au. Łucznicy bolą. Generalnie, jeżeli tak jak tutaj na przykład ten łucznik stoi, to żeby przejść na to pole, musimy go obejść dookoła, tak? Czyli tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Czyli dłużej cały czas się dookoła. Nie ma tak, że możemy sobie zrobić raz, dwa, trzy, cztery. I z tego co kojarzy, dotyczy to zdecydowanej większości jednostek. Wyjątkiem mogą być te, które latają, ale też głowy nie dam w tej chwili. Shindy, złoty do Crazy Sim. Cześć, Shin. Sim planowo do 20. Nie sądzę, żeby coś się miało w tej materii zmieniać. Chyba, że magicznie jednak jakimś cudem coś miałoby się stać. Zazwyczaj te środowe simy są 18-20. Ty masz movementu 5. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cześć. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. On nie sięgnie do Jimmy. Ogólnie ich nikt nie powinien sięgnąć do Jimmy chyba. Co najwyżej ten Kurwa, ten łucznik będzie przed Jimmy, a ona ma... Well then. Prewencyjny quietus. Jira by raczej umarła w takiej sytuacji, więc wolałem jednak mimo wszystko przenieść tytułę. Dobra. 40 minut autobusem chociaż w towarzystwie. Miło, miło. Co tutaj mogę sensownego zrobić? Mogę próbować pobić łucznika. Mogę próbować pobić jego z... W sumie... To może być całkiem następna opcja. No już widziałem, że było bardzo intensywnie klipowane w, że ten... zrób ze mnie to 5. Dobra, hit za 40. Bo wciąż jestem w takim położeniu, że dwójka może we mnie strzelić i... Znaczy no z drugiej strony... Jeżeli tu podejdę, to ci z góry mogę do mnie podejść, co jest trochę... Aż mogę ich zablokować, więc nie powinni... Znaki zapytania? Więc chyba bezpiecznie będzie, jak Jira tutaj podejdzie. I najlepiej stanie bokiem. Pożałuję tego stanie bokiem, by the way. Jak się ma wersja japońska, zresztą jak anglojęzyczna... Moją odpowiedzią będzie to, co zazwyczaj. Czyli za cholerę nie grałem w wersję... angielskojęzyczną, więc tutaj ciężko nie stwierdzić. Słyszałem opinię, że jest trochę drętwa. Ale to mówię, mogę się wypowiadać na podstawie opinii, aniżeli rzeczywiście fizycznych... Cześć. Oni tam mogli stanąć. Fakt. Zapomniałem. Tutaj mogę się wypowiadać jedynie na podstawie opinii, a nie własnych doświadczeń, że tak to wiem. Dobra, trzeba by tego łucznika ogarnąć. Który będzie potem? 19. A dużo to różnicy w obrażeniach za i 2. Na chwilę obecną delay, link strike. Raczej jest z
kategorii umiejętności, których nie Apoldu nie używać, biorąc pod uwagę, że używa tyle TP, że mam cały czas je zmaksowane. Japońska na poziomie. Moim zdaniem tak. Są takie typowo japońsko-dubbingowe, emocjonalne momenty, gdzie nie byłbym w stanie za bardzo uwierzyć, że angielski dubbing byłby w stanie to oddać dobrze, tak powiem. Chyba łucznik nie jest no to jest duży pozytyw. Anna trochę obezwie, ale tylko odrobinę. Hila jest dość daleko. Ale będzie ładny skocz, o mój Boże. Spójrzcie, jak pięknie w trzy jednostki wchodzi. Delicje. Plus jeden kudos. Dostajemy Flame Shield. Flame Shield pozwala blokować ogniste ataki w parę następnych tur. I jeżeli dobrze pamiętam, też je kontrować. Pudło. Fajerze. Co jednocześnie daje mi w tej chwili bardzo łatwe zabicie go. No tak, jeden z nich w ogóle kompletnie umarł. A teraz umrze też drugi. Jest tak jak mówiłem, rozsądną opcją jest tutaj zajęcie się najpierw jedną flanką. Takie w miarę szybkie, rozsądnie szybkie zajęcie się jedną flanką. A następnie myślenie co z drugą, już tak to mówimy. Mogę jego dobić, albo jego bić. Dobijmy jego. Jeżeli jego dobiję, to wydaje mi się, że Jilla będzie mogła przejść za nim. I dzięki temu będzie odrobinę bezpieczniejsza. Jaka jest to różnica w ogóle tych wysokości? Nie mam możliwości sprawdzenia tego. Szkoda. Bo zastanawiam się, czy przeciwnik może skoczyć na tą półkę wyżej. Jeżeli tak, to... Aż w sumie chyba i tak najbezpieczniej będzie tak się ustalić po prostu. Jilla, proszę nie umieraj. Au. Dobra, jest następna w kolejce, to już jest dużo. To już jest bardzo dużo. Ty powinnaś być w stanie... Właśnie pytanie. Wydaje mi się, że będzie lepiej, jeżeli sobie stąd strzelę blindy... A nie, ja mogę w niego blindy Carol strzelić. Tylko pytanie, czy lepiej w Bluzera, czy w Rogue'a? Zobaczmy, ile oni siły mają odpowiednio. Ty masz na swoim 24. A ty masz na swoim 32. Zdecydowanie wolę jego oślepić. A, oślepianko. Chcę, żeby ona stała tutaj, żeby blokować potencjalnie przejście. Dobra, czyli on może do mnie skoczyć, więc Jilla leczy się siebie samą. I tutaj nie ma dyskusji. Ustaw się tak, żeby nie dostać plecy z żadnej strony. No to akurat Hewlett odrobinę obezwie, ale nic strasznego. Bo poza tym trzeba pamiętać o tym, że HP-ki to też zasób, z którego trzeba korzystać. To nie jest tak, że umieramy na hita. Nie spodziewałem sobie ścieżki. Jest dużo dobrych motywów, przy czym mówię, no... Moim zdaniem większość z nich nie brzmi tak typowo JRPG-owo, że tak to jest bardziej tak jak... Coś takiego... Może nie, nawet nie tyle, że jakieś takie, nie wiem, biesiadne, folkowe, ale tak bardziej... Średniowieczno-zachodnie, z braku lepszego określenia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na Jilla chyba kolejnego ataku już może nie przeżyć. On wyleczy praktycznie za tyle, ile zadałem, ale to... It is no matter, jak to mówią. Kolega jest oślepiony, więc trafia dokładnie tak, jak powinien, czyli wcale. Dobra, tutaj skocz znowu może ładnie wejść, tylko muszę odrobinę do tego podejść, żeby ładnie wszedł. I pytanie, czy bardziej mi się opłaca tu, czy tu? Chyba tak będzie lepiej. Kolejne kudos za plus 3. Znaczy za 3 jednostki, w sensie. Dobra, teraz nie mam za bardzo jak przejść do niej z kolei. Zabić ich nie zabiję. Mogę spróbować jego, ale... Jilla z kolei za mało bije, żeby go zabić. Rzucę go pojedynek najpierw.
悔しみは効果的ですね。運がなかったですね。No powiem szczerze, jeżeli liczysz na promocję, to podejrzewam, że może być z tym różnie. Ja zresztą pamiętam, ile czasu musiałem czekać na promocję na tego, na Octopatha, na Switchu. Jeszcze pytanie, czy planujesz kupować na PC-cie, czy na tym, czy na Switchu, bo to wiadomo, że też są dwie zupełnie różne pary kaloszy. Czy oni mogą mnie gdzieś zajść w jakiś sposób dziwny? Nie wydaje mi się. Więc po prostu sobie go zdobył testuję. Już był raz. Znaczy ja kojarzę, że on przy premierze był jakoś na jakiejś promocji, ale... Ale tak, żeby jakoś później był, to nie kojarzę, może, możesz mieć rację, ale nie kojarzę na tej zasadzie. Ja pamiętam, że była jakaś taka śmieszna promocja, gdzie tak sobie spojrzałem, ej, ale fajna promocja. I co się okazało, że bardziej mi się opłacało iść do sklepu i sobie kupić, aniżeli w rzeczywiście... Czy ja mogę odsłonić Federikę? Federika ma dużo HP, mogę. Że bardziej mi się opłacało iść do sklepu i kupić, aniżeli skorzystać z tej promocji. Nie mam Switcha, jasne. No to... Na Switchu zresztą generalnie mi się wydaje, że rzadziej są promocje. To trochę jest dla mnie zawsze dziwne, ale co ja mogę. Łupy zgarnięte, wyleczymy się trochę. Ustawmy się... Jeżeli ustawić tak, to nie mogą mnie zajść się tu przez Rolanda, więc to jest... Gwarantowany brak kryta. On buduje. 4 jesteś w stanie go zabić? Jesteś w stanie go zabić. Po prostu weź go. Federica nie ma many, więc tak bym nie rzucił niczego ambitniejszego. Jest na pełnym HP, więc może coś tam przejąć od przeciwników na chwilę obecną. Mam nadzieję, że to co teraz walnąłem. Magą dopóki używają single targetowych healy nie kończy się mana efektywnie, więc też tutaj raczej nie ma co gadać. Fuck! Zapomniałem o tym szczególe. Że łucznik mi może strzelić od tyłu. Fuck! Kurde, taka mnie czasem zaskakuje w sposób, który niekoniecznie chciałbym, żeby mnie zaskakiwała. Mogę rzucić, czy jest... Nie. Też jedna zabawna rzecz, bo tutaj na przykład nie możemy rzucić w niego, ponieważ różnica wysokości jest za duża i przez to powiedzmy nie mamy... Nie powiem kąta, nie mamy łuku rzutu możliwego. Nie znam, powiem szczerze, dokładnych cyferek, jak to jest rozłożone, ale często są takie sytuacje, że na przykład nie możemy strzelić z łuku, bo jest zły kąt strzału i tego typu sytuacje. Tutaj właśnie mamy jedną z takich, gdzie no po prostu choćbyśmy się starali jak chcemy, to nic nie zrobimy. Więc najosłanniejsze, co mogę zrobić, to podejść i po prostu zaatakować dwa razy. Przysięga man na SOP. A jeszcze nie na rzeczy, które sprawiają, że jest najbardziej OP. To jest najgorsze. Moje paczuszkę beginner tips, nie zaczynaj na hal... nie no, coś tam podrzucę. Najlepiej jak się przypomnisz jak ten, jak będzie zaczynał, bo wydaje mi się, że na bieżąco będę w stanie ci jakoś bardziej coś tam dorzucić. Chyba, że chcesz jakoś na świeżo, to mogę coś pod streamie też pokombinować. Znaczy na świeżo w sensie, że tu i teraz. To mówię, mogę coś pokombinować, nie ma problemu. Czy ty będziesz w stanie... Znaczy nie, to jest moje drugie przejście. Bardziej chodzi mi o to, że ten, że chciałem na świeżo, w sensie nie umiem się wysłowić.
że jak ty będziesz kupował to, że dam ci tak od razu, żeby były, a nie żebyś gdzieś tam przeszkiwał i tak dalej. O to mi chodziło. Dobra, przynajmniej drugi nie spodobał. Dobra, co my możemy sensownego zrobić? Żeby nie ryzykować głupich rzeczy, to go po prostu dobiję. Bo nawet jeżeli on teraz by spudował, to ten drugi follow-up by wchodził. Zleczmy Fryderykę. I teraz na pewno mogę stanąć bokiem i być bezpieczny. Tutaj już nie wmówić mi, że nie mogę. Dobra, to mówię. Najwyżej potem posujmy jakoś to sobie ogarnę. Dobra, Fryderyka wciąż ma praktycznie pełne HP, więc może z kolczem strzelić, trafić dwie jednostki. A, będzie ktoś musiał ludzi zgarnąć zaraz. Dziwne trochę, że on siebie samego nie leczył, pomimo że teoretycznie może. Jakiej Jilla może samo siebie leczyć. A miał pełne tepeki, więc teoretycznie nie powinno być powodu, żeby tego nie robił. Lód czy atak? Lód czy atak? Dylematy. Weź podbiegnij, zaatakuj. Ktoś jeszcze zdąży ten lód zgarnąć. No, jakbym zapomniał, to możesz sobie gdzieś tam odnotować, że lód trzeba zgarniać. Bo to jest jedna rzecz, na której przynajmniej raz czy dwa się kompletnie przejechałem. Że zostawiłem sobie lód na ziemi, misja się skończyła i lód nie został zgarnięty. Więc zazwyczaj się sprawdza po prostu do tego, że mamy jednego przeciwnika, nie mamy limitu tur ani nic takiego. Więc po prostu biegnie sobie ta jedna jednostka, biegnie grzecznie, zgarnia wszystko. I dopiero kończy misję. Część lutu jest na to, powiedzmy, odporna, że tak to ujmę. Bo te łupy z bossów, które wypadają, one zgarniają się automatycznie. Ale poza tym, no trzeba zgarniać. Dużym protipem jest to, żeby dużo korzystać z Anny, moim zdaniem, bo dwie akcje natury w taktycznym RPG-u, to mało. Jeżeli z jakąś misją są problemy, to stojąc na górze zabinki nikt do ciebie nie może wejść. To jest bardzo duży, fajny protip. Ogólnie to jest bardzo dobry mem, jeżeli chodzi o niektóre misje, że można teoretycznie mieć dwóch łuczników wstawionych tak, że strzelają we wrogów, którzy są odpowiednio pod jedną albo drugą drabinką i tylko wystrzeliwują wszystkich wrogów na mapie, a oni nie mogą wejść, bo drabinka jest za wysoka. I to wcale nie jest tak, że jedną misję tak przychodziłem tylko dlatego, że była zbyt skurwiała. Nie, wydaje wam się. To musi być wasze wyobrażenie. I nie ma to żadnego związku z tym, że hard tutaj po prostu jest nudnym podbiciem numerków. Właśnie, nie wiem jak się na to, zapasujesz, ale tutaj poziom trudności wpływa dosłownie na cyferki w trakcie walk, na nic więcej. Więc to jest coś pokoju, że na haldzie się dostaje o 50% więcej, zadaje 25% mniej, tego typu rzeczy. Nie ma na przykład takich Fire Emblemach, czego bardzo żałuję, gdzie w Fire Emblemach przecież masz coś pokroju, że na hadzie są inne jednostki, jest więcej jednostek, przychodzą posiłki. No ja tak nie znoszę takich numerycznych designów, hard modów. Pamiętam jak w Persona 4 Golden grałem. Tam w Goldenie dodali świetną, moim zdaniem, możliwość ustawienia sobie wedle własnego widzimisię poziomu trudności. Stwierdziłem, dobra, jeżeli chcecie, żebym dostał więcej obrażeń i zadawał mniej, spoko. Nie ma sprawy, zgodzę się. Ale kurwa, nie każcie mi grindować więcej, czyli marnować jebanego czasu. Więc sobie po prostu ustawiłem przyrost kasy i expa na normalne, a nie tam 0.5 czy 0.25.
A także teraz razem z naszą grupą najwierniejszych towarzyszy podejmujemy decyzję, czy wzruszamy z gośćmi z Haizand, czy z Esfrostu. Oczywiście zanim podejmiemy decyzję, będziemy mogli się skonsultować. Hai. Zeyin no ike ni mimi o katamuke. Tomo ni aruiteiku. Przypomnijcie im proszę, czy mi się już jebie w głowie w tej chwili, czy nie, ale to jest chyba pierwsza okazja, kiedy mamy bezpośrednie wykorzystanie szali w grze, prawda? Sore ga Woruho toke nano desu. Bo tak mi się gra nie wydaje. Kono tenbin ni kakete mina de eranda michi nara ba donna michi de aro to watashi wa toushu no sekinin o mattou shimasu. Jeżeli ktoś grał w demo w Triangle Strategy, to została wprowadzona od tego czasu jedna ważna zmiana. Bo wcześniej aż protagonista miał, powiedzmy, bezpośredni głos przy tego typu głosowaniach. W finalnej wersji gry natomiast tego głosu bezpośredniego swojego własnego nie ma. A biorąc pod uwagę, że ludzi mamy 7, siedmioro, to poza jakimiś bardzo specyficznymi sytuacjami, bardzo ciężko będzie o to, żeby przeszedł jakiś remis. W związku z tym, co właśnie zostało powiedziane, raczej nie ma za bardzo takiej... Co ja chciałem powiedzieć? Nie ma za bardzo możliwości, żeby Sereno sam decydował, tak? Zresztą za chwilę będziemy mieli jakiś taki bardziej bezpośredni pokaz tego, jak to wygląda. Każdy siedmiot osób ma jedną monetę. No, demokracja w pewnym sensie, jakby nie patrzeć. Bardzo ograniczona demokracja, biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj o siedmiorgu osób z całego rodu Wolffortów, gdzie tak naprawdę nie każdy bezpośrednio do niego należy, patrz Roland. Kitto soda. Dewa waka-sama, mina ni ichimai zutsu. Jedna moneta, jeden głos. Tutaj nie ma w ogóle czegokolwiek do powiedzenia. Nie ma także, czyjś głos jest ważniejszy, czyjś głos jest mniej ważny. Najpierw musimy wysłać tego, co nasi towarzysze mają do powiedzenia. A potem dopiero podjąć się jako taką decyzję. Raczej nie będziemy mieli czasu, żeby zwiedzić oba kraje. I wymiana opinii z naszymi towarzyszami może nam pomóc podjąć decyzję. Ja bardzo często miałem takie sytuacje, jeżeli chodzi o decyzje związane z szalą. Że miałem takie, kurwa, nie wiem co wybrać. Nieironicznie nie wiem co wybrać. I siedziałem tak z godzinę, kurwa, no nie. No nie, nie mogę, no nie. Każdy z naszych sojuszników ma swój głos zależnie od własnych przekonań i my jako gracze jesteśmy zobowiązani podjąć taką decyzję, jaką podejmie większość. Przy pierwszym przejściu miałem jedną sytuację, gdzie robiłem dosłownie wszystko, co się tylko dało, żeby jakieś głosowanie przeszło po mojej myśli i nie byłem w stanie, bo moje wcześniejsze wybory, jeżeli chodzi o przekonania, na to wpłynęły. Zanim rozpocznie się głosowanie, możemy spróbować kogoś przekonać do swojej racji. No bo oni początkowo będą mieli jakieś tam swoje pomysły. Każda decyzja jest do dupka. Zdecydowanie to pierwsze. Zdecydowanie to pierwsze, biorąc pod uwagę, jaki charakter ma ta gra. Możemy zawsze próbować przekonać się kogoś do swojej racji pod
naszą decyzją, do której chcemy kogoś przekonać, jest napisane tak trochę tak opisowo, na ile ktoś będzie skłonny do zmienienia swojej decyzji, zależnie od tego, co my o tym, co my próbujemy do niego powiedzieć. Jeżeli mamy jakieś dodatkowe informacje, które zbieramy, czy to w trakcie rozmów, czy to w trakcie czego, to możemy je wykorzystać do przekonania kogoś. Przy czym często jest tak, że pojawia się jakaś informacja właśnie za taką kudeczką schowana i można sobie pomyśleć, że o, to znaczy, że trzeba ją wybrać, bo to była jakaś ukryta informacja i ona na pewno tę osobę przekona. I bardzo często można się na tym przejechać, więc proszę tego nie traktować jako tak, ta informacja musi być dobra, bo była zablokowana. Nie, nie, nie. Tak to nie działa. W tej chwili mamy w głosowaniu trzy osoby, które chciałyby pojechać do Esfrostu, trzy osoby, które do Hyzant i jedną niezdecydowaną. Oprócz tego mamy most, który wisi. Wspaniały wiszący most. Chciałbym, żeby takie mosty budowano. Ej, to prawie jak w Nierze. Czekaj, co? Możemy sobie zejść na dół. Z tego co pamiętam, tutaj na dole powinny być jakieś przedmioty. Albo pieniądze, albo oba nas. Albo źle pamiętam, też jest opcja. Czwartą opcją jest jeszcze to, że nie ta drabinka. Bo są tutaj w sumie cztery drabinki, z każdej teoretycznie mógłbym skorzystać. Wystarczy odrobina materiałów wybuchowych, albo żołnierze idących równym marszem. Widziałem kiedyś film jakiś o tym, że żołnierze, którzy tak maszerowali równym krokiem, spowodowali, że most się zawalił. Dobra, jeszcze zobaczysz tu na górze coś będzie. Tu się nic nie świeci, tam się nic nie świeci, więc chyba nic nie będzie. Przysięgam, jeżeli z drugiej strony mostu coś jeszcze będzie. Nie, no nie może tutaj być kolejnych drabinek, prawda? Prawda? Więcej drabinek, więcej. Nie, ja już nawet próbuję po prostu patrzeć, czy czegoś tam na dole nie ma, żeby nie schodzić bez sensu. Ale tutaj też zdaje się, że nic nie ma. Co jest o tyle dziwne, że mógłbym się myśleć, że coś tu jest. Na bogów. Granie... Samo głosowanie kończymy wtedy, kiedy my chcemy jako tako. Zanim my podejmiemy decyzję o jego skończeniu, to głosowanie kończyć się nie będzie. Jako przywódca rodziny mamy wiele obowiązków. Wiem, ale on jest moim przyjacielem i dlatego się z nim świetnie bawię. Co my tu mamy? Ron robi to, co może na królestwa na swój własny sposób. Jako jego starszy brat pewnie to rozumiesz. Może Idolant jest księciem, ale jest też dla mnie jak brat i przysięgam, że zrobię wszystko, co mogę w służbie koronie. Dostanę twoją troskę książę Fani i mam nadzieję, że również będziemy mogli być przyjaciółmi, tak jak wcześniej byli nasi ojcowie. Może przemówi do niego, że jest dla mnie jak brat. Aż z drugiej strony Franny jakoś niespecjalnie przypada za Rolandem, więc może nie będzie to jakiś bardzo motywujący dla niego. Czy da się bez spoilerów podsumować, czym jest główny konflikt? Wiesz co? Generalnie... Tyle mam do powiedzenia. Czy możesz coś dla nas zrobić?
Znaczy generalnie tak pokrótce historia, która jest opowiadana w samym intrze, wygląda mniej więcej tak, że masz królestwo Esfrostu, czyli takie skandynawsko-niemieckie cholerstwo, które źle wyszło na ostatniej wojnie i posiada duże zasoby żelaza. Masz święte państwo Hajzant, które ma jedyną na całym kontynencie, może nie tyle kopalnię, co jedyne źródło soli w postaci Morza Martwego, tutejszego. I masz nasze królestwo Glenbrook, które stanowi taki łącznik handlowy między całym kontynentem. No i te kraje ze z tego, że mają ograniczone te surowce, jak mają, to często ze sobą wojowały. Generalnie Hajzant nakłada duże podatki solne i to się wszystkim nie podoba. Znaczy, wiesz, Olga, w momencie, kiedy dosłownie jeden kraj na całym kontynencie ma dostęp do soli i nakłada na niego dość duże podatki, to absolutnie się nie dziw, że będą tu wybuchać wojny. Czego możemy chcieć od naszego kochanego patriotę? Chcemy dowiedzieć się więcej o świętym państwie Hajzant. Twierdzą, że źródło, jak i cała słynna serii, przez to jest ich. Chcę dowiedzieć się więcej o domu Frederiki. Podobno Wielkie Księstwo Esfrostu jest znane ze swoich poglądów na wolność. Albo dowiedzieć się więcej o Glenbrook. Czy są to jakieś problemy, o których warto by wiedzieć? Biorąc pod uwagę, że Patriota jest raczej z Glenbrook, to podejrzewam, że o tym może mi najwięcej powiedzieć? Nie zdziwiłbym się, gdyby I Should Like było jakąś taką bardziej archaiczną formą, biorąc pod uwagę, że tutaj dość często są stosowane takie bardziej, no, archaiczne określenia, zwroty i tak dalej. Zresztą słynne Demon i Jail. Czy jest coś strasznego, co się dzieje obecnie w naszym księstwie? Znaczy w królestwie? Mam długą historię handlową i w ogóle bla 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 bla. Nic, czym my, wojownicy z Wolfortu, czyli innymi słowy, Patriota w tej chwili mówi coś na zasadzie: wy jesteście głupimi wojownikami i tak nie zrozumiecie. Aczkolwiek to, że księżna Lawanty robi, co mu się żewnie podoba, jest raczej niemile widziane przez zarówno króla Ragna i księcia Kofraniego. No i to się trochę nie dziwię, biorąc pod uwagę, że no jednak książę, który zachowuje się jak zwyczajny chłopak ze wsi, jeżeli chodzi o jakieś takie wypady, nie wypady, no to trochę rozumiem, tak? Królan zachowuje się typowy protagonista JRPG i nie przystoi to księciowi. Wspomniane jest też, że nasz lud kiedyś stanął przeciwko królestwu, ale koniec końców połączyliśmy siły z nim, aby doprowadzić wojnę do końca. Są Goku, tak, bo czaj, naprawdę tak było? Tak, tak, Patriota, gadaj sobie jeszcze. I tak się nie będę słuchał. No, powiedzcie mi jedną rzecz. Jak można słuchać kogoś, kto ma taki wąsik i taki uśmiech? No, nie da się, no po prostu się nie da. I jeszcze taki mysi głos, taki bezczelnie mysi głos, taki... Dobra, i teraz z rzeczy takich, powiedzmy, bardziej fabularnych, musimy zdecydować, gdzie chcemy jechać. Naszym wyborem jest albo pojechać do Esfrostu, albo pojechać do Hajzant. Nie mamy opcji, nie jedziemy nigdzie, bo król nam powiedział, że gdzieś musimy pojechać z którąś grupą. Za pojechaniem do Esfrostu jest Roland, Hewett i Erator. Za pojechaniem do Hajzant będzie Benedykt, Friderika i Gila. I pytanie, gdzie my chcemy pojechać? Z jednej strony można by odwiedzić Esfrost, żeby zobaczyć, jak tam rzeczywiście dom, z którego pochodzi nasza luba narzeczona i tak dalej.
No i tak jak ładnie to zostało powiedziane, kraj wolności i w ogóle. Z drugiej strony Hajdant jako miejsce, w którym jest rozwijana medycyna plus całe to źródło soli. Jak gdzieś pojedziemy, to wszyscy czy tylko z tą trójeczką? Decyzja jest podejmowana w większości przypadków tak, że jest głosowanie, po głosowaniu wszyscy tak jakby przystają na decyzję. No oczywiście od tego są wyjątki, będzie jeszcze okazja się przekonać o wielu z nich, ale założenie jest takie, że jak coś poddajemy pod głosowanie, to wszyscy się zgadzają, bo zostało to ładnie przegłosowane, tak? Wydaje mi się, że chciałbym pojechać do Esfrostu, tylko musiałbym w takim razie spróbować przekonać jakoś całą resztę ekipy. Co ciekawe, Frederica nie chce wracać do swojego domu. Jak teraz decyzja pójdzie, to pojedziemy wszyscy. Generalnie teraz decyzja teoretycznie nie pójdzie żadna. Chyba, że Anna ma jakąś opcję, którą preferuje i którą wybierze, jeżeli jej nie przekonamy. Frederica ogólnie chciałaby pojechać do kraju, w którym narodziła się jej matka, która pochodziła właśnie z Hajdant. A spróbuję przekonać, żeby pojechała do Esfrostu. Możemy... mój głos się nie liczy. Właśnie to jest ta zmiana, o której mówiłem, że względem Dema została wprowadzona, bo w Demie Serena miała swój własny głos, przez co mogło dochodzić do remisów, jakby nie patrzeć, bo mogły być 4 do 4 na przykład. I wtedy rzeczywiście było na zasadzie, że nasz głos jako przywódcy domu jest najważniejszy, tak? Więc opcja, za którą się opowiemy w razie remisu, będzie to wygrywającą. 6 ikonek. Nie zauważyłaś pewnie 7 na dole, która była głosem Anny. Ona jest jako niezdecydowana. Ale my jako takiego własnego nie mamy. Żeby przekonać Federykę, możemy albo chcieć zobaczyć jej kraj, z którego pochodzi. Albo powiedzieć, że wolimy mróz od upału. Zgadzam się, plus 1. Zima jest zdecydowanie lepsza, bo przynajmniej można się do niej ubrać. Albo kwestia tego, że w Hajdant mogą ją niemile widać. Biorąc pod uwagę, że z tego co pamiętam, jej matula musiała uciekać się z Hajdant, to ma to trochę sensu. A spróbuję przekonać, że to po prostu kwestia tego, że jesteśmy narzeczeni. No i nawet jakoś tak na to przystaje. Jeśli natomiast udamy się do Esfrostu, to jak chcemy tam spędzić się czas do momentu, kiedy zrobimy prawo jazdy. Ty, śmiejesz się. Ja pamiętam, że jedna z moich pierwszych wizyt gdziekolwiek po zrobieniu prawka to było pojechanie samochodem na studniówkę. Zaraz mi ktoś powie, że o, przecież na studniówce wszyscy piją. Ja generalnie jestem mało pijących, więc już abstrahując od tego. Ale w tą cholerną studniówkę tak śnieg sypnął. A ja na kurs robiłem tak naprawdę gdzieś, ja wiem, maj do lipca, coś takiego. W każdym razie, no, w takich miesiącach bardziej ciepłych, tak? Więc kompletnie pierwsze doświadczenie ze śniegiem, tak na studniówkę. Jeszcze ludzie mówią, że weź mnie odwieźć gdzieś tam po studniówce i takie... Kurwa! Nigdy w życiu nie jechałem tak wolno i bezpiecznie jak wtedy. Znaczy nie, ze skrobaniem to absolutnie cię rozumiem i jeżeli chodzi o jakieś takie samochodowe rzeczy, to też 100% zrozumienia pod tym względem, tak? To tego nie biorę pod uwagę generalnie, tak? Ale ja strasznie znoszę jakieś upały. Po prostu jestem nie do życia, jestem wtedy taki będę na wszystko narzekał. A tak jak teraz na przykład my w Gdańsku mieliśmy, no dzisiaj powiem szczerze, że było mroźno trochę. Więc ubrałbym się na siebie po prostu jakieś 2 warstwy. Pewnie gorzej byłoby, jakby na przykład przychodził z jednego miejsca na drugie, no bo wtedy wejdzie się do środka i będzie za ciepło. Ale tak jak tylko gdzieś idę na przykład na spacer, no to w sumie, żeby ubrać po prostu jedną warstwę, drugą warstwę i tyle. No ale tak jak mówię, no jeżeli chodzi o samochód, no to absolutnie lato jest o niebo lepsze, zwłaszcza jeżeli ma się klimę. A co możemy chcieć zobaczyć w Esfroście? Możemy chcieć
poprawić stosunki między naszymi krajami. Możemy chcieć poprosić Federkę, żeby pokazała nam swój dom. Albo zobaczyć społeczeństwo zbudowane przez ambitnych, którzy nie muszą się przejmować jakimiś ciężarami. Żeby jakoś na 13:30. Ja mógłbym tak, gdyby nie to, że pracuję od 7. Dasz to często bywa tak, że wstaje sobie o tej 6 i wciąż jest upał w lato i to jest tragedia. Ja wszystko wolałbym chyba ten. Zobaczyć, czy da radę poprawić stosunki między naszymi krajami. Ej, między krajami, nie tylko między naszymi rodami, okej? Okay? To akurat Federica chyba aż tak bardzo się nie spodobało. W każdym razie przekonaliśmy ją do bycia niezdecydowaną, więc to już jest drobny progres. Generalnie, jeżeli ktoś jest zdecydowany na coś, to nie musimy ich przekonywać do naszej racji. Nie będzie tak, że jakieś nasze próby przekonania kogoś innego wpłyną na to, że ktoś z przekonanych będzie nagle nieprzekonany, tak? Więc tych, których przekonaliśmy, możemy po prostu w dużej mierze zostawić. Przynajmniej raz mi się zdarzyło, że próbowałem przekonać kogoś, kto już był przekonany i go przekonałem w drugą stronę. Nie pytajcie, proszę. Serenuasa. Pytanie, czy zobaczenie Ministerstwa Medycyny by nam wiele pomogło, takie samo zobaczenie. A i tak spróbuję go przekonać, żeby pojechać do SOS-u. Wiesz, o wielkości miasta SOS-u. Powinno zainteresować, jak żyje się w innych krajach. Chcę odwiedzić do rodziny Federyki, żeby zaspokoić własną ciekawość, jak i z powodu naszego małżeństwa. Ich kraj jest oparty na niekontrolowanym handlu i biorąc pod uwagę, że mieszkamy w tej sali handlowej, to bardzo mnie to ciekawi. No i to ostatnie brzmi całkiem ciekawie. Jednakże... To, że Heizen twierdzi, że mają wszelką równość, jest jeszcze bardziej intrygujące. Wszyscy wiemy, jak wychodzą próby wprowadzenia pełnej równości. Jeżeli mam coś jeszcze, to z chęcią nas wysłucha. Materiały produkowane przez te wysłuchacze są niezrównane i czy ciebie to nie interesuje? Mrozy SFOS-u są znacznie przyjemniejsze niż gorące piaski Highland. Oj! Oj! Ebiza jest powstał w mocy i moglibyśmy dowiedzieć zahaczając o archiwa. Ciekawe mnie w sumie te żelazowe produkty. Nie no, spoko, ja zdaję sobie sprawę, że to jest rzecz, która się regularnie przewija na tym serwerze. Benedykta, póki co raczej nie przekonaliśmy, biorąc pod uwagę, że w komunikacie było napisane, że zdawał się niezbyt skłonny do przemyśleń dalszych. No bo to jeszcze może Jira. Z tego co pamiętam, Jira sama też pochodzi z Heizen, więc tym bardziej raz, że za głosem Federiki, a dwa, że do swojego własnego kraju mogłaby się zwrócić. Mam nadzieję, że nie ma rannych. Nie wykluczam, że może być przynajmniej jeden ranny, ale to będę musiał zerknąć po streamie. Bo tuż przed streamem trochę za ostro pojechałem i zdaję sobie z tego sprawę. To jest serio. No Jira, może ty się dasz przekonać do SFOS-u. Motywy do przekonania, czyli chcę się dowiedzieć więcej mojej narzeczonej. Nawet jeżeli we SFOS-ie jestem, no to lepsze to niż upały. Doszło mnie słuch o niezwykle zdolnym przemytniku, po którego muszę się wysłać wojsko i ciekawe co takiego przemycą.
Chce się więcej dowiedzieć o Fedeze. So desu ne. Ichi wa katamarimashita. Gdzie jest głęboko zamyślona? To jeszcze tylko ostatnią, do tej pory nieprzekonaną osobę. Generalnie, jeżeli ktoś jest nieprzekonany, to dużo łatwiej jest go przekonać do swojej racji. Przy czym też nie zdarzyło mi się do tej pory chyba, żeby ktoś od razu był przekonany przed głosowaniem tak naprawdę. Znaczy dowiadujemy się już w trakcie głosowania, jak to wyszło. Anna twierdzi, że jej to nie robi kompletnie różnicy, gdzie się udamy, więc chce nas najpierw wysłuchać. Chce odwiedzić Esest. Esest to kraj żelaza i lodu. Co ci się tam podoba? Czy jest jakiś negatyw, że jeśli ktoś się opowiada za jedną opcję, a wybrana zostanie druga? Na ogół nie. Wiadomo, że tam w trakcie fabuły mogą wyjść jakieś tam niesnaski, tak? Ale generalnie takich bardzo dużych negatywów nie ma, oczywiście z pewnymi wyjątkami. Żeby nie było, że zawsze tak jest, a nie jest. A jak możemy przekonać Annę, że to Don Federiki, która będzie kiedyś moją żoną i chciałbym poprawić nasze relacje z arcyksięciem. Z pewnością odwiedzenie ich wspomoże nasze działania w kopalni. No i ta sama historia przemytniku, którego ściga w wojsku Esfrostu. I to może być ciekawy motyw do poruszenia ze mną. I Anna też jestem w miarę zainteresowana. Biorąc pod uwagę, że jest szpiegiem, to wydaje mi się, że taka opcja, która mogłaby ją jakoś zmotywować. No i tak jak mówię, no tej pozostałej trójki, którą mamy, przekonywać nie musimy. Teoretycznie jakbym podszedł sobie na przykład do takiego Rolanda, to możemy zobaczyć, że możemy go wciąż przekonać, pomimo tego, że przekonywaliśmy ich do swojej racji. No ale mówię, z tego, że nie czuję takiej potrzeby, no to po prostu przekonywać tych, którzy są za mną, nie będę. Ze wszystkimi, z którymi chciałem, pogadałem, mogę iść już głosować. Mówię, przed głosowaniem tak naprawdę nie mam możliwości za bardzo, żeby zobaczyć, kto jak zagłosuje, poza tymi, którzy byli przekonani od samego początku. No i czas zobaczyć, czy pojedziemy do Esfrostu, czy do Heisand. Z przekonywania zgadywałbym, że powinniśmy pojechać do Esfrostu, bo wydaje mi się, że przynajmniej Anna była przekonana, wtedy już z automatu będziemy mieli 4 do 3. Czy głosy są publiczne? Odpowiedź już za chwilę. Pędek nam się nie udało przekonać, więc głosuję za Heisand. Federyka się z nami zgadza i zagłosuje za nami. Jira też się da przekonać. Galnie to, czy wygramy do zera, czy jednym głosem, to nie robi absolutnie żadnej różnicy, tak żeby nie było wątpliwości, tak? Ważne jest po prostu, żeby decyzja została podjęta większością. I skale przekonania twierdzą, że... Sześć do jednego za Esfrostem. Udamy się więc do Esfrostu. To jest pierwsza taka możliwość, gdzie nasza ścieżka też się może rozgałęzić. Jak będę miał okazję, to spróbuję pokazać, co mam na myśli. Tylko z drugiej strony, czy to nie... Błagam, powiedzcie, że nie będziemy musieli z tą Zeriko i Talasem płynąć. Głosowaniem zawsze przewodzi Serenoa, tak. To jest akurat część stała. No, siłą rzeczy jest protagonistą i w ogóle. Mina. Kono michi ga warera ni totte tadashii mono to naru yo chikara o tsukushite moraitai.
パトリアト殿、我らはエスフォルスト公国に向かいます。Co ja tak się zastanawiam, bo nigdy o tym nie myślałem, czy承知しました。Płynięcie łodzią jest szybsze niż dajmy na to jazda konna? では、王の名代としてグスタドルフ総帥に感謝と友好の意をお伝えください。Tak, tak, oczywiście. Wszystkie najważniejsze szlacheckie rzeczy, tak, tak, tak. Kikou ga waga kuni o erande kureta koto. Gustadorf sousui ni otsutai shiyou. Dobra, z Avlodo jak popłyniemy, to jeszcze będzie okej. Jak popłyniemy z całą resztą... Tanomoshii imouto muko o motta to yorokobareru koto daru. To będzie nieco gorzej. Watashi mo sousui kakka ni owai suru no ga tanoshimi desu. またこの女と一緒なんて。Niech ktoś ich zabierze。まったくだ。せっかくの土産が腐りそうだ。Wiecie co? Chyba wczytam zaraz go jednak popłyniemy sobie do Hezan, wiecie? Cześć, Diki. Dziś zdecydowanie jest jeden z dni, który można nazwać dniem. A z tego tylko już nie mają tutaj tych połowie słowych. Plus kwestia, że przynajmniej przez dużą część będą płynąć rzeką, tak? Bo tutaj jak takiego bezpośredniego morza czy czegoś nie mają, tak? W jakiejś najbliższej okolicy. Fryderyka jakoś aż na tyle wstrząsnięta nie jest jako tako, więc wciąż jest early game. Chłopie, to jest trzeci chapter z jakichś 20. Coś tam ludzie narzekający na to, że początek gry jest przegadany. Żeby nie było, ja streamuję, więc przynajmniej z 2 godziny czy 3 można by pewnie uszczknąć na szybsze przeklikiwanie dialogów. レグナ王より返礼施設の退任を仰せつかったセレノアはノゼリアを分かつように流れるノゼリア大河を Jak długo trwało pierwsze przejście? 一路エスフロスト公国へと向かった。Zaraz zerknę, powiem szczerze. Jak tylko dostanę możliwość zerknięcia menu. No i poniemy my sobie z delegacją Estrostą do ich krain. I będzie nas widział Svarok Estrost, który efektywnie jest drugą najważniejszą osobą w kraju. Ciemna taka, zależy co masz na myśli mówiąc ciemna. Jeżeli z charakteru, to z każdym czatem będzie tylko gorzej. Ja nawet nie żartuję. A, grafika. Avrola, Erika, Taras. Fajnie to wygląda. Avrola, Erika, Taras. Nie pamiętam, czy było mówione ten, kim jest Svarok, że to młodszy brat poprzedniego Arcy Księcia, wujek Gustadolfa i Fryderyki. W ogóle tam wszyscy są jakoś strasznie spokrewnieni ze sobą. Zresztą samo to, że wszyscy są Estrostowie, niech mówi wystarczająco. Przysięgam, Estrost to jakieś połączenie Szwecji i Rosji i Niemiec. Najbardziej Szwecji i Niemiec chyba. おじさまこそこんな辺境で門番役なんて大変ですね。Mam wrażenie, że to jest jakaś taka dwójka, której absolutnie wszyscy nie znoszą, ale ich tolerują, bo są krewnymi obecnego arcyksięcia. Svarog dono, 返礼施設として参られたセレノア殿です。おお、ウォルホート家の。あなたがフレデリカの婿殿か。Owszem, prawda to? セレノア・ウォルホートです。わざわざのお出迎え、感謝いたします。Dziękuję za znacznie cieplejsze przyjęcie niż tamta dwójka. ご挨拶いたみる。スバローグ・エスプロストだ。
ここ小塔の門の守りを任されている。ドラガンのお父上。Co nie ciekawe, że druga najważniejsza osoba w kraju siedzi sobie po prostu przy granicy samej tak naprawdę. Gdzieś wcale niekoniecznie blisko stolicy. Przy okazji Svarok jest też ojcem Dagana, jeżeli wcześniej nie było o tym mówione. Zwykle hajaj satogaeri da na, Frederika. Mukodo no jiman shitakute shikata nai to ie. Nie, a to my chcieliśmy pojechać, to nie jest tak, że Frederika nalegała. Oji-sama! じゃ。生き生きとしている。お前にとって良い縁談だったようだ。婿殿、フレデリカを頼む。任せたら承知せんからな。いや、グラニーパイドじゃない、パイパスに電話はしたうち、クロップからさえしてたん。はい。肝に銘じます。責任重大だな、友よ。 Jakimś tam urokiem tego, że mowa tutaj o jakichś tam rodach, szlachtach i tak dalej, jest to, że nie trzeba nikomu przedstawiać prawie, bo wszyscy się będą znać tak naprawdę. Chisashina, Svarog-dono. Konkai wa Warhawk-kou no tomo toshite atsukatte hoshii. Oshinobi to iu koto desu na. Shouchi shimashita. Roland tak to nie jest nam takiego. Znaj przybył tylko McDonald. Roland McDonald. Znany klaun z restauracji. Taigen Sogo Haite Gomewako Kaketa Hazda. Doka Irusareo. Kurde, czy jednak w tym czasie potrafią być porządni ludzie? Czemu wszyscy nie mogą być jak Svarog? Zamieńcie Talasa i Erikę na Svaroga. Proszę. Czułem się droga. Kikora no akai chikara o ikubaku ka demo gusoku ni okashi itadakeru to arigatai. Mochiron desu. Svarog-dono wa gosoku ni kitai sarete iru no da na. O hazukashi. Chichioya to wa oroka na mono deshite na. Ja znam takich, którzy spojrzą na swojego syna i powiedzą: nie no, ten chłop w ogóle nie ma przyszłości. Rolandę zresztą to trochę dotknęło. Biorąc pod uwagę, że jest zawsze tym drugim. No, także Svarog nas bardzo ładnie przywitał w Esfroście. My natomiast będziemy ruszać do Ironstone. Żelaznego kamienia. Kamienia żelaza. Jak zwał, tak zwał. Fajnie to wygląda, takie miasto wykute w górze tak naprawdę. Siema, Sevik. Chciałem najpierw odpowiedzieć na pytanie, ile mi zajęło przejście gry. 39 godzin plus minus. Jeden ending, żeby nie było. I to nie takiego, że zawsze słucham każdego dialogu od początku do końca, tylko często bardziej z czytaniem mi w ogóle. Coś jeszcze chciałem sprawdzić, jak już tu jestem. Tu chciałem. Że... Właśnie, powstaje naszego wyboru tutaj nasza ścieżka się tak naprawdę po raz pierwszy zciera jako tako. Że mamy tak jakby wersję A, wersję B. Oczywiście one w jakimś tam stopniu się będą łączyć potem, jeszcze inaczej rozdzielać, tak. Ale też nie jest tak, że to, że one się potem łączą, sprawia już nasze decyzje, powiedzmy, na nic nie wpływają, tak. No, mają one zauważalny wpływ, tak. Dobra, czy coś jeszcze chcę? Zobaczę, co się dzieje w Glendok. Franini-sama! Pokaż, skoro się zabiorę. Crysis Core brzmi jak coś, co powinienem ograć. Na co pewnie nigdy nie znajdę czasu.
あいつはグリンブルクにはいない。視察と称して返礼施設についていた。A co zapowiedzieli, że będzie jakoś na godzinach, że tak to ujmę? No, Roland sobie pojechał z nami, nie przejmuj się, Cordelia. Franie moc się zdecydowanie podoba, bo to nie przystoi księciowi w ogóle. Mam nadzieję, że będzie miała szybko. Znaczy spodziewałbym, że będzie jakoś do końca tygodnia, ale niekoniecznie dzisiaj czy jutro. Tak gdybym miał się spodziewać. A tak ogólnie to jakieś opinie, że jest zauważalnie poprawione, nie jest? Czy nawet z tym się jeszcze nie orientujemy? Jak to, bo jest tylko jedna rzecz gorsza od nienawiści, jest to obojętność. Nie brzmi lepiej ani gorzej, a inaczej. Czaję. Cordelia jest jeszcze wesoła. Cordelia mi się z czymś kojarzy, tylko nie mogę sobie z głowy przypomnieć z czym. Kurde. Teraz jak zostało mi na to zwrócone uwagę, to Cordelia mi się będzie z automatu z czymś kojarzyło. O, widzicie. Dostaję dwie różne odpowiedzi. Wyśmienicie. Cordelia. Aicu ni kanka saregu na. Watashi tachi wa ozoku toshite tadashiku ikiru no da. Czy mogę w tym? Czy mogę w trzech domach? Nie, to nie była Cordelia. Chyba. Była? Była? Nie, to była Cordelia. Okej. Okay. Ale Cordelia była w tych. W Awakeningu, więc wszystko jest okej. Okay. To się zgadza akurat. W tej sesji kontakt z kursu, gdy mi ksywkę zaczyna się od Jorcha. Nice! No ja generalnie też wydaje mi się, że zaraz będę kończył jako tako. Tylko sobie obejrzymy tę scenkę do końca. Kojarz za nie docielonego w górze. No taki wygląd ma trochę taki... Kurde, brakuje mi ładnego boskiego określenia na to. To jest najgorsze uczucie. Pierwsze co chciałem powiedzieć to jest comfy, ale to nie do końca, też nie do końca jest to i to jest najgorsze. w każdym razie, jako że teraz będziemy mieć taki dłuższy segment zwiedzania plus eventowe walki, to na dzisiaj sobie skończymy jako tako, żeby nie urywać niczego w połowie i tak dalej. Jeżeli Sevik generalnie nie zmienił plan... O mój Boże, Sevensi, co ty robisz? Nie! Sevik, nie! Przestań! Nie rób tego! O nie! On to zrobił. Straciliśmy go. Nie wiem, czy jutro będzie rompa w takim razie. Nie no, zakładam, że będzie, aczkolwiek po tym, co zobaczyłem, to już nie jestem tak przekonany, jak byłem 5 minut temu. Nawet pomimo tego, że napisał, że nie zmienia planów, to wciąż nie jestem przekonany. W każdym razie, planowo jutro jest Danganronpa i tam prawdopodobnie się zobaczymy. W sobotę z mojej strony normalnie te solsy dalej. Po cichu mam nadzieję, że dojdę do Nordlandu w jedynce szybciej niż trójce. Ale chyba mi to nie grozi, wiecie. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć!